Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Brotato. I tak, muzyka jest mocno przyciszona, żeby walczyć z copyright strajkami. I dzisiaj następny epizod, następna postać i mówiąc szczerze, mam ich tak dużo, że ciężko mi wybrać które. Myślałem trochę o różnych opcjach, jak na przykład wziąć teraz strzelca, bo no fajna rzecz, łatwy. Myślałem też o bardziej nietypowych rzeczach i doszedłem do wniosku, że dziś chciałbym przetestować sobie albo szczęściarza, albo mutanta. I ja jako, że nie wiedziałem, którego wybrać, to dzisiaj polecimy mutantem. I tak, mutant. Co my tu mamy na start do wyboru? Widzę, że różne opcje. Ciekawsze bądź mniej ciekawe. I szczerze, chyba dzisiaj zacznę od piórnego toporu. Bo z tego co widać, to jest broń, której nie używaliśmy, a proszę. Fajne rzeczy. Poziom trudności 0, wiadomo. I tak. Po prostu zobaczymy, jak to pójdzie. Z super szybkim expieniem. To wie, może naprawdę będziemy fajnie móc wyexpić. Bardzo szybko. A za tym idzie wziąć dużo jakichś bonusów i to nam pozwoli wygrać. Tak, czy najmniej dwa bonusy. I tak, jakiegoś ataku. A druga opcja. Przelosujmy. A jak będzie szybkość? A teraz tak, co my tu mamy? To definitywnie bym chciał wziąć. Kolejny piórny topór. Bierę. To zablokuję, bo warto o tym myśleć. To też. Dobra, fala numer dwa. Dwa topory. Którykolwiek by nie ubił, będzie dobrze, bo dostaniemy ten. Ostatecznie bonusy do statystyk za to. Więc po prostu ubijajcie toporki. Tak. Dwa levele. Jak zwykle. No. To wygląda, że jest dobrze. Dostajemy kilka poziomów naraz, więc jest fajnie. I teraz tak, szczęście. Zawsze kiedy będzie okazja. Z tych opcji szansa na unik, bo jeszcze się w uniki nie bawiliśmy. I teraz tak, tutaj więcej expa, definitywnie. Innych rzeczy też nie możemy brać, bo wszystko jest drogie. Jak nie możemy sobie zadziałać dobrze samymi przedmiotami, to kupujmy to, co najbardziej przyspieszy nam expienie i da nam największe bonusy. A jak widać, bonusy do expa są naprawdę świetne. Jak będziemy zdobywać po 2-3 poziomy na tych wczesnych falach, to wydaje mi się, że o, dostaliśmy plus 1 do obrażeń, więc jest. Toporki dobiły wystarczającą ilość. Czy nie wiem, czy to jest globalnie, ile, że oba toporki mają wspólny licznik, czy każdy ma osobny, ale no, nieistotne. I to jest tak, zasięg. Wyjdziemy ten zasięg, bo czemu nie? Z tych opcji prędkość ataku, bo nasze toporki należą do dosyć powolnej, więc ja, tak będzie najlepiej. I z tych opcji tutaj najpierw wezmę przerażoną kiszkę. Język obcego będzie świetny, ale trochę później. I teraz tak, tutaj raz, dwa oczywiście. Strzelec pokonany. Level up zdobyty, bardzo szybko. Tak, najpierw eliminujemy strzelców albo wielkie grupy. Bo jak widać, wielkie grupy fajnie. Po prostu można rzeziować dla szybszych bonusów do statów. Tak, drugi level up. Zobaczymy, czy będzie trzeci, bo no, fajnie by było, a mamy jeszcze trochę sekund, to kto wie, może naprawdę. Będziemy albo kolejny level up, albo kolejny bonus za toporki. Dobra, mamy kolejny bonus za toporki. Rozkręcamy się powoli, ale fajnie. I tak, tutaj bierzemy szczęście, tutaj obrażenia. Tak. I szczęście, ale mniej tych, jak to się nazywa. Obrażeń? Przemyśl jeszcze. I moglibyśmy wziąć w sumie śrubokręt. Jeszcze przemyślę ten śrubokręt nadal. Bo jakoś tak mnie stricte nie przekonuje. Na razie idziemy na dwa toporki. Może niedługo też te toporki połączę w jeden lepszy. Kto wie. Powiedzmy, że tak. Na fali szóstej, czyli po tej fali. Pomyślę o tym bardziej. Kto wie, może naprawdę jeden porządniejszy topór będzie zdecydowanie lepszym wyborem.
prawda na dwa topory się dobrze gra, więc też nie tak, żebym bardzo chciał, ale... No może będzie dzięki temu łatwiej po prostu zgarniać te wszystkie bonusy, bo zawsze to jeden topór będzie się ładował. Chociaż no nawet jeśli... Gramy na dwa, to już dostaliśmy tu chyba 3 czy 4 aktywacji na tej samej fali jednej, więc... jest i tak dobrze. I znowu dwa levele, prawie 3. O, 8% obrażeń. Tutaj oczywiście, że szczęście. 18 wrogów. Mniej wrogów. Może to jest głupie, ale tak, jeden toporek, trójka. I teraz tak, następny bierzemy czarny pas. I tak, duże obrażenia. Co z 16 mamy jeszcze większe bonusy do obrażeń. Dam radę tym jednym chyba toporkiem. Taką mam nadzieję. W sensie, oczywiście zaraz postaram się ogarnąć jakąś dodatkową broń, na przykład weźmiemy już ten klucz czy coś. Przepraszam, klucz, śrubokręt. Nie, to był śrubokręt, nie klucz. O, przedmiocik darmowy, fajnie, fajnie. Jeszcze większe bonusy do obrażeń. Jak miło. Z fotelą przydałoby się chyba też podbić zdecydowanie regenerację życia. Bo czemu nie? Zawsze byśmy mieli większą szansę przeżyć się, nawet jak nas pogryzą mocno. Tak jak teraz na przykład. Bo to, na jednym toporze jednak trochę za wolno ich eliminujemy, więc no. Oczywiście, że to wezmę. Tutaj pancerz, szybkość chyba. W tych opcjach, no, wezmę inżynierię, bo jak mam brać śrubokręt, to wypadałoby. Da, idziemy w ten sposób. Toporek dwójka, toporek trójka, no i jeszcze śrubokręt, który będzie raz na jakieś czas te miny nam generował. Co to za dziadostwa? Okej, te dziadostwa są niebezpieczne. Zaczynamy jeszcze raz. Nawet nie będę czekał, nie będę się zastanawiał. Bierzemy po prostu tego toporka i próbujemy dalej. Musimy podinwestować mocno w atak speedy. Jeśli chcemy polegać na jednym toporku. Albo szybko zgarnąć drugiego. Nie wiem, czy będę miał takiego samego farta jak ostatnio. Teraz zakuję wymianą. Jest prędkość ataku, świetnie. Tutaj no nie ma najlepszych rzeczy, więc zaryzykuję wymianą. Mogę nie wymieniać. Dobra, w takim wypadku krytyk. Co tu mamy? Prędkość ataku za każdych 20. Piorny krzemień. Eteryczny, ale tak, eteryczny to jest kategoria. Boże, wieżyczkę, która strzela. Weźmiemy to później, na razie. Mamy krzemień, mamy topór. Już mamy dwie rzeczy. A co za tym idzie? Konkurują ze sobą teoretycznie to, co dobije. A potem będzie tyle wrogów, że i tak będziemy dobijać obu, z obu kategorii. A nadal, no. Bonus do prędkości ataku za każdych ubitych, no. Wydaje się być równie kuszące, co bonus do obrażeń. 1% do 1% i nagle się okazuje, że mamy, nie wiem, 200% tego wszystkiego. Regeneracja życia albo szczęście, oczywiście, że szczęście. W tych opcjach... Szybkość. Zawsze lepiej uciekać się lepiej. Od razu połączymy. Nie ma co czekać. Dobra, lecimy na kolejną falę. I tak. Co 18 teraz dostajemy bonus do obrażeń. Co 20 dostajemy 1% prędkości ataku. Obie opcje są równie kuszące, jak powtarzam, więc co będziemy dostawać, to będziemy dostawać. Ja bym zadowolony ze wszystkiego. Muszę przyznać, że styl gry Mutanta jest całkowicie inny niż pozostałych postaci, niż to też czuć. Bo tutaj naprawdę myśli się zawsze, którego level upa wybrać. Bo każdy jeden pojedynczy może być tym, który zadecyduje o wygraniu lub śmierci. Szczęście, definitywnie szczęście. Walce wręcz obrzmi fajne, ale nie, muszę półce. Nie będę czekał, bierzemy klucz. I bierzemy teraz też węgiel. Teraz też będziemy mogli generować te wieżyczki dzięki kluczom. Będzie nas ratować. Gorzej jest, że on będzie trochę kradł zabójstw, ale... Nie sądzę, żeby miał być to szczególnym problemem. W szczególności, że nadal to jest
dwie trzecie na to, że trafi się dobicie tym, co trzeba. Jak na razie to widzę, że w ogóle głównie to toporek zgarnia swoje ewolucje, ulepszenia, czy jakkolwiek to nazwać. A samo ten, no, krzemień, czy jak to się nazywało, to tak na razie nic. W porządku, nie potrzebujemy tutaj definitywnie prędkość ataku. Tutaj definitywnie obrażenia w walce wręcz i... Nie. Czemu nie da? Nie robi przelosowania, bo i tak nas na nic nie będzie stać, więc... Czy lepiej po prostu polegać na tym, no, jak to się nazywa? Tym, co się trafi, niż wydawać cenno zarobione materiały, to się chyba nazywało. No właśnie. Przelosowanie, żeby potem nigdy nic nie było stać na zakup. O! Dostaliśmy prędkość ataku. Jest dobrze. Jeden wspaniały procent prędkości ataku. Powoli się będziemy stakować. Powoli będziemy się generować do lepszych wartości. Ale już... O! Kolejna prędkość ataku się trafiła. Świetnie. Z taką przydałaby się koszula drwala. Szybsze rozwalanie drzew zawsze. Ja widziane. Oczywiście nie zawsze się to uda, ale no... Fajnie by było i... Obrażenia w walce wręcz. Prędkość ataku. Nawet nie ma co pytać. Biorę to, wezmę tak i włączymy klucze. Różyczkę, która strzela ogniem zdającym. Okej. Czyli... To jest ważne. Ewolucje klucza zmieniają typ wieży, którą on tworzy. Dobra, to już widzę, że klucze będą moimi przyjaciółmi, jakby to grał pod inżynierię. W końcu jakiś build, strategię, build, po prostu plan grania inżynierem będzie musieli też jakiś zrobić. I nie ukrywam, to jest ciekawy plan, aczkolwiek na razie, no, testuję postacie, bawię się czym się da. Podkreślam, jest to dopiero czwarty odcinek, czwarta postać, którą ruszę kiedykolwiek. W następnym epizodzie będę już decydował też, jaką chcę. Pewnie weźmiemy farciarza, skoro dzisiaj wzięliśmy mutanta. A jak nie jego, to nie wiem co. Zawsze możecie oczywiście też w komentarzu napisać, co byście sobie życzyli. Nos, czy prędkość taką, nos. Jeśli macie jakieś swoje życzenia, coś, co byście stwierdzili, że byłoby idealne. Zawsze, jeśli napiszecie, ja mogę to zauważyć, mogę się posłuchać. Podkreślam, nie muszę, ale no, powiedzmy, że zazwyczaj się będę słuchał, bo no, prawda jest taka, że nie mam czemu nie słuchać. Jeśli mogę uszczęśliwić jednego z moich oglądaczy, bądź nawet losowego przychodnia, który zobaczył kanał i chce ewentualnie zobaczyć sobie, co tam jeszcze dalej było, albo jak mi pójdzie innym jajku ziemniakiem. Nadal moim zdaniem to wygląda bardziej jak jajko niż ziemniak, no ale wszystko insynuuje, że jesteśmy ziemniakiem. Ale tak, nie będę się za bardzo zagłębiał w to. No. To czemu by nie? A jeśli byście sobie życzyli, żeby znowu wrócić do tego najbardziej podstawowego, mogę spełnić to życzenie, mogę to zrobić. Mi to nic nie przeszkodzi z tym. Nie będzie mi po prostu źle. A jeśli kogoś uszczęśliwi to, że będę znowu wracał do tej postaci, próbował nią coś osiągnąć, to... Mówię, to uszczęśliwi też to mnie, bo... Taka prawda, jeśli chodzi o moje zabawy w nagrywanie filmików. Ja to robię po to, żeby grać w gry. To jest serio, mówię, ja po prostu już nie umiem bez gadania do monitora się motywować, żeby przechodzić gry. Wiem, że może się wydawać dziwne, no ale niestety taka prawda. Ale jednocześnie też... Jest to po to, żeby stworzyć jakiś content. Filmiki, jakkolwiek to nazwać. Próby czegokolwiek, no, które mogą się komuś spodobać, które mogą komuś poprawić dzień. Poprawić nastrój, humor. Czy cokolwiek. No, wiecie, nie ma co ukrywać, ja jestem po prostu zwykłym gościem, który robi z siebie łopa na YouTubach. W internetach, próbuję coś może osiągnąć, chociaż... Jak zawsze mówiłem, ja nie jestem tutaj dla jakiegoś wielkiego sukcesu. Nie to, że nie chcę go osiągnąć, bo to byłoby świetne, ale... Prawda jest taka, że zacząłem za późno. Nie jestem aż taki charyzmatyczny, jak nie mam aż takiego pomysłu na siebie, więc... Póki co moje filmy są głównie motywacją dla mnie do grania w gry i zbierania tych achievementów, kończenia tych gier. Oraz to ważniejsze, no, do tego, żeby po prostu
spróbować może komuś właśnie poprowadzić dni, rozweselić i tak dalej. Ale co ja tu będę więcej mówił? Wezmę grzyba. Tak, podejrzewam, że możliwe, że wielu zaczynał podobnie. A jak wyszło później, to... A, to wiadomo. Teraz mogą mieć większe kanały, większe jakieś ambicje, aspiracje. Ale jakby nie było, ja i tak jestem zadowolony z tego, w jakim miejscu stoi obecnie. Wskaźnik subskrypcji dla tych, którzy go jakimś tam nie widzą, pokazuje mi 117. Szczególnie dużo to nie jest, ale dla mnie to i tak jest sukces, więc spodziewałem się, że kiedykolwiek dobiję setki, a co dopiero, ponad setkę. Każdy jeden pojedynczy to po prostu dla mnie wielki powód do radości, do dumy. Ale nie dosyć, że to ostatnie materiały ze wszystkiego, co bym nie wrzucił, wyglądają się wyjątkowo dobrze. Nigdy w historii swoich gadań do monitora nie miałem podobnych wyników, więc... No, mówiąc po prostu, jestem bardzo zadowolony i... motywuje mnie to po prostu do dalszego gadania do monitora. Więc tak... Nie wiem, czy mam coś więcej zdania, po prostu, no... Gadam tak o tym sobie, jak mi to idzie. Albo nie idzie. I jest dobrze. No, poza tym, że ostatnio sobie nie wrzucał to wszystko, ma jakiś problem z copyrightami. Więc tak, tutaj inżynierię bym mógł wziąć w sumie. Bo mamy tą jedną wieżyczkę, czemu nie? W miejscu... pancerz? Działa, zobaczmy, tak dokładniej. Procent obrażeń mniej. 12%, okej. Okay. Czyli dużo daje jeden pojedynczy. Dobra. Regeneracja pożyt. Okej, czyli regeneracja jakoś się przekłada na to, jak szybko regenerujemy. To wezmę jeszcze więcej, teraz mam 15 i co? 0,69. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Koń toporek. Czemu nie? To też wezmę i to też. Przelosujemy, bo już taki etap. To wezmę. I tak, następnym klucz musimy. Klucz musimy. Za bardzo się sprawdzają te wieżyczki od kluczy, żeby ich nie brać. I znowu te dziady robiąc jakąś szarżę z pociskami. Okej, czyli ta przynęta chyba ich wywołuje. Niedobrze. Bo ostatnio przez nich zginęłem. Okej. Czyli baita lepiej nie brać. Można powiedzieć, że zostałem zbejtowany. Taki trochę suchar. Ale tak. Okej, czyli to jest naprawdę przedmiot, który utrudnia życie. No chyba, że wiemy, co robimy i potrafimy to dobrze ogarnąć. Niemniej jednak dostajemy te procenty. Taki czas słyszę odgłos, który mówi, że udało ci się aktywować pasywkę twojej siekiery, czy twojego kamyczka. Więc no, jej, brawo ja. Jakimś cudem mi się to udaje. I tak, po tym wszystkim widzę, że dostaniemy chyba klucza, więc super. Klucz trójka. Teraz tak, z tych opcji albo zasięg, bo czemu nie, Max Pożyty. Max Pożyty, bezpieczni. W tej opcji szczęście albo pancerz. Pancerz. Zdecydowanie dobry wybór. Połączę w trójkę. W tej opcji no klucz. Krzemienia weźmiemy po tym wszystkim. Bo jednak klucz jest cenniejszy od krzemienia. Nawet z momentu. Tak, mamy wieżyczkę snajperską. I wieżyczkę plującą ogniem. Świetne połączenie. Na pewno będą zdecydowanie skutecznie działać, więc... Jak? Jeśli się uda, to oczywiście z chęcią stworzę klucz czwórkę, żeby zobaczyć, co tam będzie. Ale nie jestem przekonany, czy to będzie najlepsza decyzja. Czy nie będzie zostawić sobie właśnie klucze jakichś różnych poziomów, bo tutaj to jednak chodzi bardziej o tą wieżyczkę, którą gracy dają, niż o sam klucz. No ale ja tam się nie znam, więc... Ja zobaczę. Nie jest fajne robić, ktoś też ma jeszcze jakieś porady. Nic z tego, jak grać w Brutato, to jest chęcią przyjmę. Podkreślam, porady, jakieś pomysły, strategie. Sekrety. Okej, ale niekoniecznie spoilery. Na przykład, jeśli przejdziesz to i to, albo zrobisz to i to i to i to, to dostaniesz to i to. Nie. Tutaj nie mówimy o czymś, co
coś związane z rzeczami, o których nie wiem. Para to może być na przykład pokroj, nie wiem. To będzie dosłownie tak dziki strzał z mojej strony. Opłaca się stakować blizny tylko do tylu i tylu, bo później na przykład spada ich skuteczność. Jest to trochę spoiler, ale też porada, która tłumaczy po prostu mechanikę. Ale spoilerem byłoby na przykład coś pokroju: jeśli przejdziesz postacią X, to stanie się Y. Dobra, tak czy inaczej starczy mojego mrodzenia, fala 12. Zdobyliśmy drzewo, więc będzie trochę teoretycznie więcej drzewków. Dobrze, bo lubię drzewka. Drzewka są fajne. Ten tylko w tej grze. Ogólnie lubię drzewa. Może to trochę dziwnie brzmi dzieć, ale tak po prostu strasznie uwielbiam te wszystkie jakieś takie parki, lasy i tak dalej. To miejsce takie naturalne. Może to jest dziwne, patrząc na to, że jestem teoretycznie gościem, który siedzi przed ekranem komputera i gada do monitora. Zamiast, dajmy to być w takim parku. A, no. Taka jest prawda, strasznie lubię po prostu taką naturę prawdziwą. A niekoniecznie te, jak to teraz jest modne, te wszystkie idealne, równe trawniki, czy jakieś takie ogródki bardziej na pokaz niż takie naturalne. Ale nie będę tu może za bardzo się rozgadywał. To mnie nie wiem, czy jest coś więcej, co mógłbym o tym wszystkim powiedzieć. Tak solidnie, dokładnie, więc... Ja. Po prostu grajmy dalej w to wszystko i mały gekon. Oczywiście, że wezmę mały gekon. No czemu by nie, też mogę wziąć. W tych opcjach szczęście. W tych opcjach zasięg w końcu. A i zdecydowanie to. Tu zdecydowanie ripostę. Przelosujemy, czemu by nie. Uuu, tortura. O. 15 PZ, przywraca 4 PZ na sekundę, nie leczy w żaden sposób. Nie wiem, o co chodzi, ale wezmę. To mogę też wziąć. Później? Jest dobrze. No więc lecimy. Zaczynają nosić czapki. Zaczyna się robić poważnie. I pytanie, czy zdążymy się wyskalować wystarczająco. Oraz czy nasze wieżyczki i klucze też są wystarczająco. No i tak. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam coś to, że muzyka jest teraz wyjątkowo cicha, albo że w ogóle jej nie słychać. Chociaż zostawiam mi na 5%. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego na 5%, to sekret jest tutaj bardzo prosty. A robiąc testy na Talented, zauważyłem, do jakiego poziomu na OBS mi dochodzi muzyka, kiedy przestaje być wykrywana po copyrighty. Bo to był jeden odcinek, na którym dostałem na początku już copyrighta z Talented. I zauważam, że dopiero na 5% w Brotato jest taki poziom, więc mogę bardziej pomanipulować tymi ustawieniami, typu głośność ogólna, a potem muzyka trochę głośna, coś, ale to i tak wyszło to samo, więc nie ma sensu. Czyli na ciąg, nie? U, 4. Regeneracja pożyczki. Co ile dostajemy? Bierzmy już to. Przemień. Kamyczek czwórka. Maybe. 12 wrogów. Opłacalne. Bierzemy kiszkę. I dalej nie idziemy. Dobrze. Zaczynają się powiedzieć już o te dziady, których nie lubię. Na szczęście mamy wieżyczki, które mogą pomagać ich eliminować. A jeśli nawet nie, to możemy zawsze tutaj poczekać i ich wyeliminować samemu. Problem. Mamy na tyle dobrą prędkość ataku, że no, ogólnie to nie powinno być problemu, co dopiero. Takie sytuacje, kiedy... Po prostu to nawet dobrze, że są, bo każde ubicie ich potencjalnie eskaluje nas jeszcze bardziej. No i widzę, że też regeneracja, którą tu mam... Mogę powiedzieć, że... letuje nam dubsko niejednokrotnie. Jeśli chodzi o pancerze, pewnie też, ale no, regeneracja na pewno. Czuję, że tutaj mamy... rzetelne szanse znowu dotrwać do późnych fal. Nie mówię, żeby wygrać, ale dotrwać do późniejszych fal jak najbardziej. I tak, ogólnie już mogę też wprost powiedzieć, że na pewno będę starał się częściej testować eteryczne, bo eteryczne są bardzo fajne. Znaczy, i teraz tak, w tym opcji... Ciekawka piersiowa, pancerz czy inżynieria? Pancerze mamy 6...
pancerz, niech będzie. 8 pancerza, 35. Powoli to się zmniejsza. To mogę wziąć, to też mogę wziąć. Pancerz 10, 40%, no tak już. Zyski są coraz mniejsze, więc no niestety. Powiedzmy, że na tym już skończymy, jeśli chodzi o pancerz. Jakoś bardziej. Teraz proszę skupić trochę na ewentualnym uniku, regeneracji, inżynierii, prędkości ataku, obrażeniach. Przy czym prędkość ataku i obrażenia to nadal są głównie zapewniane z naszych tutaj toporków, krzemieni i tym podobnych. Więc tego nie będziemy brać aż tak w statystykach. No i szczęście, przede wszystkim szczęście, które zwiększy nam szanse na to, że dropią już nam przedmiociki, czyli te skrzynki, zamiast owoców, na przykład z drzew, że w ogóle coś wypadnie z nam ze zwykłego przeciwnika. Te wszystkie takie drobiazgi, to są te rzeczy, których potrzebujemy teraz najbardziej. Palę naszego ziemniaka, by przetrwać i tak dalej. Lecam gadać głupoty, wiem, ale jestem ja. Powinniście przywyknąć do tego, jeśli mnie znacie trochę dłużej na YouTubach. A jeśli jesteście nowi, to tak. Często gadam takie głupoty od rzeczy i zaczyna mi odbijać w pewnym momencie. Niestety, na co nic nie poradzę. Uuuuj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 
Rozproszyłem się. No niestety. I powiem szczerze, dwa podejścia nie udały się, no niestety. Co za tym idzie, na tym chyba na razie przystopuję. I tak. Co więcej mogę powiedzieć? Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało. I tak, następny odcinek Brotato, Brotato, jak zwał, tak zwał, będzie znowu z innym stworem ziemniakopodobnym. Czemu konkretnie to mówię? Napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie jakiegoś konkretnego. Albo sam wybiorę. A póki co to tyle. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że jest krócej. No i trzymajcie się. Hej, hej.